Posłuchaj tego. Zamożna młoda wdowa z ogromną fortuną pragnie poznać młodego, miłego pana. Cel matrymonialny. Oferty na bok z 204J. Pewnie jakaś stara ropucha z twarzą na widok, której stają zegary. Nie mógłbym jej poślubić, bez względu na to, ile ma pieniędzy. Ja mógłbym tym mówić. No cóż, piękno jest tylko powierzchowne. Ja potrzebuję tylko trochę gotówki, a ona zrobiłaby sobie lifting. Nie musiałbym już nikogo golić. I tak ciężko pracować. Powtórz to jeszcze raz. Powtórz to, więc piękno ma tylko grubość skóry. Wziąłbym trochę gotówki jakoś za hachmęcim. Wtedy i ona mogłaby spojrzeć na zegar bez większego wysiłku. Wygodnie siedząc goliłbym jej brodę. I nie musiałbym już pracować. To dobry pomysł. No pewnie ty masz swoje życie, ja zamierzam odpowiedzieć. Jak to chcesz odpowiedzieć? Ja to znalazłem. Powiem ci, co zrobimy. Co zawrzyjmy dżentelmeńską umowę. Obaj odpowiemy i niech wygra lepszy. Droga pani Box. 204J. Daj mi swój list, wyślę go. Co znaczy skrót PO? Proszę odwrócić. Całuję mocno. Odłóż to wszystko i ogólnie. Kolejny Oliwier. Czy podzieli los siedmiu pozostałych Oliwierów? A dlaczego nie? To był Oliwier, wtargnął w moje życie i wystawił mnie do wiatru. Rzucił mnie na dzień przed ślubem. Przysięgłam sobie mścić się na każdym Oliwierze, jakiego spotkam. Straszny jak na dzień przed ślubem. Spacerujesz we śnie. A rano znajdują ciało z poderżniętym gardłem. Przygotuj wszystko na przyjęcie Oliwiera VIII. Oczywiście, madam. Cześć, Oli, cześć, Stanley, gdzie byłeś? Przechadzałem się ulicą, ogoliłem się. Gdzie idziesz? Pamiętasz tą zamożną wdowę, do której pisaliśmy? Tak, dostałem od niej list. To spadło jak grom z jasnego nieba. Chcemy się pobrać i to jak najszybciej. Z tą starą ropuchą po tym wszystkim, co mówiłeś. Spójrz na to. Chłopie. Ona jest jak kwiatuszek, co nie? Nie wiem, co ona w tobie widzi. Pewnie myśli.
Co chcesz przez to powiedzieć, co ona we mnie widzi? To dziwne, że nie odpisała na mój list. Tu nie ma nic dziwnego, nie jesteś w jej typie. No więc zamierzasz się ożenić, co będzie z zakładem? To zależy wyłącznie od ciebie, możesz zrobić, co ci się podoba. Nie mogę iść z tobą, obawiam się, że nie. Przykro mi, ale moja pozycja mi na to nie pozwala. Żegnaj, cześć. Dobry wieczór, Pana Godność. Oliver Norville Hardy. Chciałbym się widzieć z przyszłą Panią Hardy. Proszę wejść. Dziękuję. Adam zaraz zejdzie, dziękuję. Proszę usiąść, tak, oczywiście. Madam will be right down. Thank you. Won't you be seated? Yes, surely. Ładną wczoraj mieliśmy pogodę, zapewne. Nice weather we had tomorrow. It's certainly... Rrr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 r
Don't disturb, please. Nie podglądaj. Listen, you. Słuchaj, jeśli. What are you doing? Co tutaj robisz? W miłości, jak i na wojnie. Dasz mi moją część tej fortuny, albo jej o tobie wszystko powiem. Nie wysłałeś mojego listu twoją część. Chcę połowę tego, co zamierzasz dostać. Połowę tego, co zamierzam dostać. Możesz być pewien, chcę swoją dolę, poczekam, tu aż ją dostanę. Jeśli będziesz siedział cicho, to dostaniesz. Dobra. Co zrobiłeś z zakładem fryzjerskim? Sprzedałem go. A ile dostałeś? Niezupełnie sprzedałem, zamieniłem się. Zamieniłeś się, tak, zobacz, co gość mi dał. Spójrz. Szczere złoto, mam to zatrzymać, aż osiągnie odpowiednią cenę. Więc zamierzam to gdzieś schować i może. To wszystko, co dostałeś, nie był bardzo szczodry. Zgadnij, co dorzucił, co? Parę orzechów. Oliwier, moja królowo. Co to takiego? Co to? To mój przyjaciel, pan Laurel. Chodź, Oliwierze, zaplanujmy nasz ślub. Oczywiście, moja droga. Tak to idzie. Wyciągnij kartę. No weź jedną. Pokaż siódemka, Karo. Zgadza się. Pokaż ją przyjacielowi. Idź, pokaż. Idź, pokaż.
Spójrz. Wyciągnij kartę, co? Wyciągnij kartę. Wyciągnij kartę. Zobacz, co zrobiłeś. Możesz podać obiad, Jitters, tak, madam. Upuściłeś jedną. Dziękuję. Upuściłeś jedną. Co się z nim dzieje, jest szalony. Wyobraża sobie różne rzeczy. Jest niebezpieczny, nie jeśli mu się ustępuje. Masz nożyczki. Cóż to znaczy, że obiad podamy? Chodź, Oliver. Kieliszek, proszę. Your glass, please. Oh. Soup, madame? Oh, thank you, Jitters. Your plate, please. Zupy, madame, dziękuję, Jitters, twój talerz. Tylko odrobinkę, Jitters. The crackers, please. Krakersa, proszę. Krakersy. Crackers? Krakersa. Pass the salt, please. The salt. Można prosić soli i sól. Pepper. Oh, so it is. To jest pieprz. Salt. Och tak. Sól. Salt. Thank you. Soli, dziękuję. Salt. Soli. Używasz złego widelca. Jesteś stuknięty. Kto tak powiedział? Ona. Czy możemy porozmawiać jak mężczyźni? Proszę wybaczyć.
Możesz uważać. Nie wierz w żadne jej słowo. Ona jest stuknięta, nie ja. Miałeś kiedyś poderżnięte gardło, nie? No to możesz mieć, co masz na myśli. Gdy zaśniesz dziś wieczorem, ona przyjdzie do twojego pokoju i poderżnie gardło. To samo zrobiła się dniem poprzednim Oliwierom. Lepiej sobie pójdziemy, ja też tak myślę. Do widzenia. Do widzenia, chwileczkę. Czy wszystkie drzwi zamknięte, tak madam? Okna zerglowane, tak madam? Zaprowadź panów do ich pokoju gościnnego w lewym skrzydle. Tak madam. Do widzenia, Oliwierze ósmy. Myślę, że będziesz miał długi sen. Teraz żałuję, że tu przyszedłem. Do widzenia. Ładny pasztet nas wpakowałeś. Co teraz zrobimy? Boję się. Możemy zrobić tylko jedno. Jeden z nas musi czuwać, by nie dopuścić do tragedii. Nie dam rady bez snu przez całą noc. Nie martw się, będziemy się zmieniać. Ja pójdę spać, a ty będziesz czuwał. Potem ty pójdziesz spać, a ja będę czuwał. Nie zaskoczy nas we śnie. Bardzo proste, powieś mój płaszcz w szafie. To dobry pomysł, Oli. Nie zaskoczy nas. Ja będę czuwał, a on. Zobacz, co znalazłem. Naładowana. Dobrze, że nie byłeś w środku. Daj mi tą strzelbę i przygotuj łóżko. W środku, och. Czy wszystko gotowe? Naostrzyłeś nóż? Tak, madam. I pamiętaj, nie idź spać, dopóki ja się nie obudzę. Jeśli zobaczysz, że się skrada, użyj broni. Dobranoc, dobranoc. Co robisz? Chcesz, aby poderżnęli mi gardło? Nie, no to nie śpi. Kiedy ja usypiam. Ale ty masz czuwać, nie rozumiesz, że nie możesz spać. Śniło mi się, że czuwałem, a gdy się obudziłem, to zobaczyłem, że śpię.
Chcesz znowu narobić bigosu? Nie mogę czuwać, jak nie mam czym zająć myśli. Muszę coś robić, usnę jak nie. Mam coś, by zająć twoje myśli. Po co to? To dla mojego bezpieczeństwa. To pomoże ci czuwać. Gdy płomień zbliży się do sznurka, będziesz musiał go obniżyć. Bo jak nie płomień, przepali sznurek, który uwolni cegłę, a ta spadnie ci na głowę. Teraz masz już czym zająć myśli. Musisz czuwać. Dobranoc. Oli, co? Nie patrz, ale czyjaś ręka trzyma się łóżka. Weź strzelbę i zastrzel. Spokojnie. Moja stopa. Zanieś tą strzelbę z powrotem do szafy. Nie dość, że chcą mi poderżnąć gardło, to ty wcześniej chyba mnie zastrzelisz. Zabierz to. Dlaczego nie śpisz w łóżku? Zamarzniesz na śmierć, śpiąc tu całą noc. Oli, Oli, ona idzie poderżnąć ci gardło. Oli, ona chce poderżnąć ci gardło. Co się stało? Miałem straszny sen. Koniec.